Cześć, witajcie. Nazywam się Albin Talik. Znajdujemy się w mojej pracowni na krakowskich Dębnikach. Ja zajmuję się tworzeniem obrazów z papieru, kolaży niekonwencjonalnych, jak to nazywam. Jest to moja największa pasja chyba w życiu i po części sposób na życie. Pracuję w domu, zmieniłem salon na pracownię, co jest bardzo wygodne, ale też czasami frustrujące, bo posiadam dwójkę małych dzieci. No może w przyszłości jakoś to, jak już zająłbym się tylko robieniem kolaży, to marzy mi się posiadanie jakiejś ogromnej pracowni, mogłem wtedy robić wielkie obrazy. Pracuję głównie na ziemi. Moja praca polega na tym, że tnę kartki papieru na tysiące kawałków i sklejam je razem do kupy, więc jest to taki troszkę chaos, kontrolowany, tak bym to nazwał. Miałem 20 lat, zacząłem grać w zespołach rockowych. Było moje największe marzenie zostać gwiazdą rocka i przez 10 lat kontynuowałem to z większymi i mniejszymi sukcesami. Ale w wieku 30 lat, pod różnym tak naprawdę wpływem głównie jakichś biografii różnych malarzy, którzy zaczynali po 30, zacząłem skłaniać się ku takiej jakiejś zmiany, poszerzania tak naprawdę z mojej muzycznej drogi i nigdy nie myślałem, że to się zamieni miejscami, prawda? Że te prace plastyczne jednak zdominują całkowicie moje życie i gdzieś ta gitara zostanie zepchnięta w kąt, ale tak się stało. Zapisałem się na kurs malarstwa i rysunku dwuletni do mojej znajomej Magdaleny Siejko i to mi dało bardzo dużo wiedzy, jakiejś pewności siebie, ale też zacząłem w międzyczasie tworzyć kolaże pod wpływem mojej partnerki, która uznała, że kolaże są proste, spróbuj zrobić kolaż. Ten kolaż mój pierwszy zrobiłem dokładnie tak samo, jak robię wszystkie do dzisiaj, czyli pociąłem kartkę papieru na setki kawałków i skleiłem je razem. I było to tak dziwne i oryginalne, że postanowiłem próbować to kontynuować. No i robię to do dzisiaj tak naprawdę. Ważne, żeby się określić i próbować to robić pomimo tych porażek. Uważam, że z porażek wynikają najlepsze w ogóle rzeczy. Żeby się nie załamywać tym, nam się coś nie udało, że to jest brzydkie. I to właśnie dobrze, że to jest brzydkie. W sztuce nie uczyć się takiego bycia najlepszym, to jest droga i ona może być kręta, czasem można się cofnąć. I ja naprawdę zrobiłem dziesiątki czy setki prac, które uważam są fatalne, ale jestem wdzięczny, że w ogóle je zrobiłem i bo dzięki nim jakby robiłem kolejne, które były o wiele lepsze. Jeśli chodzi o moje inspiracje, to jest bardzo otwarte pytanie, ponieważ wszystko może zainspirować, prawda? I nawet, nie wiem, sen, film, jakaś książka. Staram się odchodzić od inspiracji czysto plastycznych, czyli nie kopiować pomysłów, które zobaczył jakiś moich ulubionych malarzy. Raczej staram się portretować rzeczy, które tworzą się w mojej głowie, na przykład po przeczytaniu jakiejś książki czy oglądnięciu jakiegoś filmu. Też uwielbiam pracować słuchając muzyki. Jest to dla mnie jakby tożsama rzecz w ogóle z plastycznymi jakimiś wyrobami, więc jakby zawsze ta muzyka mi towarzyszy w tworzeniu. Jakieś 3 lata temu zacząłem portretować Kraków. Najpierw Dębniki, miejsce, w którym żyję. A potem, no tak naprawdę od jakiegoś roku portretuję Kraków i jakieś miejsca, które są mi bliskie, które odwiedzam, czasem które, do których się wybieram tak z przypadku. A stało się to też bardzo przekornie, ponieważ nie lubię pejzażu w malarstwie i uznałem, że to jest taki temat, no dobra, zmierzę się z tym, zobaczymy co wyjdzie. Jeśli zwrócę się w kierunku, który będzie dla mnie wyzwaniem na pewno, prawda, że nigdy nie zajmowałem się architekturą. Moje prace zawsze miały jakiś charakter taki, nie wiem, trochę surrealistyczny. Czasami lubię sportować jakąś małą uliczkę, która tak naprawdę, którą codziennie chodzimy i nie zwracamy na nią uwagi i przedstawić ją w sposób
jakiś taki niezwykle, nie wiem, kolorowy, dramatyczny i zupełnie inny, jakiś taki, nie wiem, emocjonalny. Tutaj mamy na przykład ekospalarnię, która tak naprawdę, gdy zobaczyłem pierwszy raz ten budynek, to strasznie mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się zobaczyć, wyjechałem samochodem takiego budynku i zrobiłem mnóstwo zdjęć i zacząłem, przymierzyłem się do sportretowania. I tak się akurat okazało, że jest to jedna z moich ulubionych prac z bardzo wielu powodów, z gry światła, głównie tak naprawdę, ale chyba pierwszy obraz, który chcę zostawić dla siebie i którego nie chcę się pozbyć. Chcę, żeby wisiał na mojej ścianie. I też jakby ta konstrukcja tego budynku, te bliki świateł. W moich obrazach często, bardzo często pojawiają się odbicia, szyby i to jest rzecz, którą uwielbiam robić. Którą bardzo lubię, to jest dla mnie taka trochę metaforyczna, bo jakby w odbiciach, prawda, można zobaczyć przeróżne rzeczy. I tak jest też w przypadku tego obrazu. Staram się myśleć bardzo malarsko, nie wiem na ile mi się to udaje, ale rzeczywiście, żeby powiedzmy, nie wiem, kolory tego nieba przenosić na kolory kamienicy, prawda, żeby wszystko miało jakieś swoją naturalną barwę, jakieś natężenie tych kolorów, żeby to wszystko współgrało. Czego też tak naprawdę nauczyłem się na lekcjach malarstwa, prawda, że jak portretujemy, nie wiem, dany obiekt, to tak naprawdę tło też jest częścią obrazu, wszystko się w sobie zawiera i staram się myśleć w ten sposób, tworząc takie rzeczy i wiem, że to jest troszkę nietypowe dla kogoś, kto robi kolaże z czymś innym się kojarzą, no ale ja traktuję to jednak jako malarstwo, staram się traktować i myśleć w sposób czysto malarski, stąd też ta perspektywa, tysiące detali, wiecie, najmniejszych jakichś kawałeczków, co tak naprawdę tworzy głębię, tworzy jakąś historię i chęć wgłębiania się w obraz, który się ogląda. Moim zdaniem sztuka powinna zmieniać świat, uważam, że zmienia świat. Sztuka, wiecie, jest tak dużo gałęzi, ciężko w ogóle wejść w ten taki dyskurs na temat sztuki, czym jest sztuka, bo dla każdego to może być zupełnie coś innego, ale tak naprawdę, nie wiem, no sztuka może być po prostu czymś ładnym, właśnie może być czymś, co zmusza kogoś do myślenia, ma bardzo wiele jakichś właściwości i powiązana jest dla mnie przynajmniej z emocjami, z odczuwaniem, z jakąś miłością, z nienawiścią, ze strachem, z takimi podstawowymi uczuciami. Uważam, że przez to sztuka ma ogromne znaczenie, że sztuka może edukować, prawda? Może zmieniać poglądy, tworzenie w ogóle ma sens. Uważam, że każda jest takie, John Lennon chyba śpiewał, że jest takie piękne powiedzenie, że każde dziecko jest artystą, dopóki usłyszy, że nie jest. Więc uważam, że w każdym z nas jest ta wolność i każdy z nas niesie w sobie jakiś tam bagaż artystyczny, ale nie każdy ma potrzeby, żeby go wyrzucać, prawda, i dzielić się nim, bo jest to bardzo trudne. Żyjemy w świecie oceniania i myślę, że dużo ludzi się boi też spróbować wyrażać w ten sposób, bo boi się, że będzie ocenionych po prostu negatywnie, by się w ogóle tym interesować, nie powinno się na tym zastanawiać, tylko próbować, jeśli ktoś ma taką potrzebę.